Dziękuję bardzo. Pan Poręba, jedna minuta. Panie przewodniczący, pani wysoka przedstawiciel, mamy duże ryzyko, że nowe państwa członkowskie będą niedoreprezentowane w ESDZ. Ta forma jest już widoczna dzisiaj w Komisji Europejskiej i będzie dalej intensyfikowała się, jeśli chodzi o dalsze procedury rekrutacji do ESDZ i nowych służb dyplomatycznych. Ja mam pytanie, ponieważ jak pani wie, mamy około 130 delegacji Unii Europejskiej na świecie. Ilu szefów delegacji, jak pani przewiduje, będzie pochodziło z nowych państw członkowskich? I ostatnia kwestia. Stwierdziła pani, że jest pani za takim podziałem geograficznym, jeśli chodzi o rekrutację, i że osiągnie go pani. Ale jak? W jaki sposób chce pani to osiągnąć? Jakie są pani plany? Jak chce uzyskać pani ową równowagę pomiędzy państwami członkowskimi w ESDZ? Dziękuję bardzo.